Cześć, z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał Spuerat. Witam się z wami bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej platynowej serii z gry Star Wars Jedi Ocalały. Sequela Star Wars Jedi Fallen Order, który ukończymy na 100% na PlayStation 5. W poprzednim odcinku poznaliśmy Bouda, właściwie poznaliśmy go w pierwszym odcinku, ale tak bliżej poznaliśmy go w drugim odcinku. Znaczy nie bliżej, tylko no tak po prostu dowiedzieliśmy się, kim jest, nie że tam coś tam. No i naszą ekipę, z którą zamierzamy wykraść imperialne dane ze statku Senatora. I właśnie teraz się tym zajmiemy. Taki mam plan. Nawet zginąłem w poprzednim odcinku. Myślę, że ginął akurat będę często w tej grze. No to co tam, bliźniaki, pomożecie mi? Nowa ścieżka odblokowana, dzięki wam bardzo. Tak, ja jestem Jedi, tak, zgadza się. No i dobra, odblokowaliśmy też sobie linkę z hakiem. Brawo mówi, że wciąż jesteście nacenzurowane. Tak. Jeśli z kimś zadzieracie, to następnym razem sprawdźcie, czy nie ma dziar syndykatu. Tegal, jak sobie radzisz? Tylko podziwiałem widok. Czego szukam? Dwa sporniki trzymające jacht. Będzie potrzebne sporo siły. Jedi. Chyba sobie poradzę. Na pewno, ja w to nie wątpię. Hej, Kat, próbowałem przesunąć te wsporniki, ale... Tak, Gaps już mnie informowała. Dobra. A, czyli trzeba będzie po prostu użyć mocy. Okej. Ło, co to bucha? Z komina ogień, okej. Trzeba będzie uważać. Mamy też szturmowców. Pierwszy wspornik zdjęty, Gaps. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się! Wasza kolej. A nie, to nie są szturmowcy, to są nasi. Chwila. Tam jest szef fabryczny, który cię ugotuje na miękko. Spoko, damy radę. Zawsze jestem ostrożny. A Karida? Uratowałam ci tyłek. Wisisz mi statek. Okej, wylądowaliśmy na w miarę stałej powierzchni. Gwoli ścisłości już go dla ciebie poluzowałem. Na pewno. Niezła robota, Karl. Skakuj, zjedziemy na dół. Okej, gdzie mam wskakiwać? Aha, tutaj. Okej. Okay. Jestem Gaps. Czy ja mogę tutaj gdzieś w ogóle iść? Dobrze się zasugerowałem. Ekipa na miejscach, Karl. Gotowi rozczuć tego Ramsidiana. Hakowanko jeszcze. Ekipa na ciebie czeka, Ślamazaro. Teraz ja i mój cudowny asystent pokażemy wam, jak to się robi. Uzyskaj dostęp do terminala Senatora. Jeszcze on gdzieś na nas pewnie wyskoczy. Tędy musimy przejść. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdradź nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! O, nagle nie jesteś taki twardy. Może jednak? Może zmienię jego zdanie. R1, aby dokonać manipulacji umysłem postaci ze wskaźnikiem nad głową. Wow! Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie! Nie mogę! Zaufanie, nagroda... Możesz nam zaufać. Jesteśmy przyjaciółmi. Odblokuj go. Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę wam ufać. Odblokuję terminal. Jeśli się ruszy, strzelaj.
Z przyjemnością. Dobra, Bidi. Co my tu mamy? Są wszędzie. Chyba nie na to liczyliśmy. Walczymy od lat. Ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście! Republika jest martwa! Zabili ją tacy jak ty! Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi! Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyją! Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy twoje dzieci kiedyś to zobaczą, będą wiedzieć, że Jedi wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. Hej! Bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z Caridy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. Półświatek Coruscant. Niższe poziomy galaktycznej stolicy Coruscant są plugawe, niebezpieczne i trudno tam o uczciwy zarobek. Nawet prosta jadalnia musi płacić haracz lokalnym gangom, a łapówka jest równie skuteczną walutą jak pocisk blastera. Okej. Okay. Porwij senatora, nasz nowy cel. Mamy tu coś jeszcze? Wyczuj echo. No dobrze, od którego z narzędzi negocjacyjnych by tu zacząć? A więc twierdzisz, że mam ostry język. To tutaj jest z kolei tempe. No cóż, musi wystarczyć. Baza danych Historia Wojny Klonów. Wojny klonów rozpoczęły się od pierwszej bitwy o Geonosis i następnie przerodziły się w konflikt pomiędzy Republiką Galaktyczną a Konfederacją Niezależnych Systemów, który 3 lata trawił całą galaktykę. Wojna dobiegła końca, gdy przywódców Konfederacji osaczono i pokonano, co zbiegło się w czasie z decyzją, aby członków Zakonu Jedi, którzy walczyli w szeregach Republiki jako generałowie, oskarżyć o zdradę i masowo stracić. W rezultacie wojny Republikę przekształcono w Imperium Galaktyczne, na którego czele stanął nowo mianowany Imperator Palpatine. No właśnie. Coś jeszcze tu jest? Sporo tu możemy zeskanować. Krwawe negocjacje. Dako Seijan, senator z Utapału, był znany z naginania opozycyjnych polityków do swojej woli za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Powiązane wpisy, dziękuję. Skradzione skarby, trofea i pamiątki z różnych planet kontrolowanych przez Imperium. Kolekcja godna konesera galaktycznych ciekawostek, która niewątpliwie została odebrana pierwotnym właścicielom pod przymusem. Okej, chyba tyle z wpisów. Tak, możemy iść. No niestety Cal bardziej kąsa Imperium niż faktycznie robi mu krzywdę. No i niestety ta gorzka prawda chyba powinna zacząć do niego powoli docierać. Czeka pana randka z Sogererą. Zabije mnie! No nie wiem. To zależy od tego, czy będzie pan współpracować. Umiejętność współpracy to ważna rzecz u senatorów, prawda? Na pewno. Możemy pogadać z postaciami tutaj. Potisa! Potisa! Kulka! Kulka. Mamy co trzeba? Tak. Ciekawe, co teraz nagra nam So. Najpierw musimy dostarczyć te dane. Mogę zajrzeć do terminala Seijiana? Może senator ma tam coś, co moglibyśmy użyć? Masz na myśli haki, które potem możesz sprzedać za nieco kredytów? Można walczyć w szczytnym celu i przy okazji swoje zarobić, Cal. Taka jest wojna. Może następnym razem.
Dobra, ale stawiasz nam obiad. Bliźniaki są bardzo głodne. Ci senatorzy żyją jak pączki w maśle. Mogę zabrać jego jacht? To jest dla ciebie zbyt powolne. Będzie statek na weekendy. Na rodzinne wycieczki. Dobra. Zero z tobą zabawy. Nigdy nie byłam na statku senatora. Jeden kiedyś wysadziłam. To były czasy. Okej, chyba koniec rozmowy. Jeszcze z wami mogę porozmawiać. Ale jakiś plan co do senatora? Wciąż nad tym myślę. Zawsze możemy poprosić, żeby Kub i Liz sprawdzili, czy senator potrafi latać. Znajdą cię prędzej czy później, Jedi. Puść mnie, albo twoi przyjaciele ucierpią. Zapłacisz za to, Kalu Kestisie. Chyba się Kal nie przejął. Zaczął się rozciągać. Dobra, idziemy. Wychodzimy stąd. Czas ruszyć dalej z fabułą. Zmieniam zdanie. Zawsze atakujmy Imperium. Ta. Miło jest zmieniać świat. Nie, są bogaci. Obrzydliwie. Chatowie to przy nich porządni obywatele. Dam głowę, że senator napchał sobie tyle, żeby mu do... Co ci tyle zajęło? Podczas gdy ty goniłaś za kniami, Atur! Zostałeś przyłapany na ukrywaniu zdrajcy! Musimy lecieć! Kal! Wracaj! Kal! Dokąd to? Wracaj tu, Kal! Chyba nie polecimy. Trzeba zabić dziewiątą siostrę, tym razem na dobre. Po wieloletniej współpracy więź BD-1 i Kala jest coraz silniejsza. BD to najbliższy przyjaciel Jedi, wyposażony w zestaw narzędzi eksploracyjnych i niezachwianą lojalność wobec Kala. No okej. Miejmy nadzieję, że... Gaps, hakerka wyszkolona przez syndykat, nie ma nic przeciwko wzbogaceniu się przy atakowaniu Imperium. Pewna siebie i odważna, wykorzystuje każdą okazję, by zademonstrować swoją wyższość nad hakerami imperialnymi. Gaps już nie żyje. Bravo, pilot załogi Kala to weteran walk u boku Saw Gerrery. Kal i Bravo wykonali razem wiele udanych misji podczas walki z Imperium. I to chyba tyle. Kub i Liz. Klatuińskie bliźniaki Kub i Liz zrobią wszystko dla swojego przyjaciela Kala. Ich lojalności dorównuje jedynie ich nienasycony głód, przez który często pakują się w kłopoty. No dobra, trudno. Słuchajcie, to było brutalne. Musimy zabić dziewiątą siostrę. To jakiś żart? Kurde, Bela, musimy uciekać przede wszystkim. Rzeźnia w dolnym mieście, okej? Muszę się dostać do modliszki. Gaps. Bliźniaki. Nie ma czasu na żal. Ruszajmy. Kurde, trzeba ją zabić. Widziałem, jak to się w Kalu narodziło. Trochę przekombinowałem z mocą. Oj. Musimy być o krok przed nimi. Skacz w kierunku naznaczonych ścian, aby wykonać wyskok od ściany. Okej. Okay.
No dobra, ale jak ja mam to zrobić, żeby było... A, w ten sposób, okej. Okay. Trochę taki Prince of Persia, faktycznie jeszcze bardziej Prince of Persia. Mamy odpoczynek, którego nie potrzebujemy, wystarczy zapisać. Odkryto punkt medytacji, rzeźnia w Dolnym Mieście. Nie potrzebujemy odpoczynku, nie mamy też umiejętności, zapisałem tylko grę. Musimy iść w prawo. Pytanie, czy coś jest tutaj jeszcze? Jakieś, wiecie, minerały, coś tego. Fajnie by było. A jak nie, to biegniemy dalej. Chociaż... mam wrażenie, że tutaj coś widziałem, ale... mogę się mylić. O, świetnie. Szybko poszło. Kurde. Kurde, nie mam już tej mocy. Musiałem uciekać. Świetnie. To teraz tak. Matko, ta rzeźnia to masakra. W tę stronę nie pójdziemy. Droga jest zablokowana. Brama laserowa, bariera energetyczna podobna do tarcz promiennych powszechnie wykorzystywanych podczas wojen klonów. Są odporne na niemal wszystkie formy materii, dzięki czemu praktycznie nie można się przez nie przebić bez zniszczenia lub dezaktywacji źródła zasilania. Chodź, wrócimy tu później. Okej, czyli będzie można wrócić później. Szturmowiec czystki! Ło! Dawno cię nie było. Dobrze nam idzie. Dawaj. Okej. Zamierzam bronić się wiecznie. Akurat. Chodź tu. O, żeż ty. Zapomniałem, że wy jesteście tacy trochę mocniejsi. Poszło elegancko. Nie dzisiaj. Idealnie podsumował. Spoko, idziemy. Oświetlanie wrogi mieczem. To akurat jest... BD, pomóż proszę. Dosyć niepokojące miejsce. Tu mamy echo? Nie. Co my tu mamy? Zdobyto esencję mocy. Zwiększono maksymalną moc. Super. Minimalnie, bo minimalnie, ale jednak zwiększono. Mamy się chyba wspiąć, nie? Takie mam wrażenie. Nie. Pojęcia nie mam teraz, gdzie iść. Aha, tędy. Jest gdzieś tutaj. Znajdziemy go. Przygotować się. O, dzień dobry. Przytrzymaj R1 i naciśnij kółko, aby tymczasowo zdezorientować wroga, co sprawi, że zaatakuje sojuszników. Walczmy razem. A zabijcie się. Pokażcie na tą wyższą. No, pierwsze trofeum zdobyte. Widzę cię. No, dawaj. Właśnie wiedziałem, że jest za to trofeum. Wątpię, by Sir się spodziewała, że tak tego użyje. No raczej niespecjalnie. A ciekawe co u Sir swoją drogą. Dezorientacja. R1 i kółko. No szturmowców. Musimy uważać, mały. Okej, trzeba będzie... tędy przejść. Nie, chwila. Jeszcze tutaj. Trzeba przeszukiwać takie miejsca, bo tu coś może być. Dobra. Nie mogę się doczekać tego. Moja pierwsza
ofiara. No chyba... Nie będziesz miał żadnej ofiary. Pięknie. Ktoś jeszcze? Chyba tam są jeszcze. O, jeszcze ty. O, ty żyjesz. Okej. Kurde, Bela. Wzięła mnie, zaatakowała. Świetnie. Wow, tego się nie spodziewałem. Oho. Mocne to było. Nieźle ich załatwiłem. Jeszcze ktoś? Cudownie. Chodź tu. Znaczy nawet nie musiałeś tu podchodzić, ale... Po prostu było miło. Okej. Coś tu na górze jest? Tam mamy skrzynkę. Widzicie to? Widzicie to. Czy skrzynka jest w jakikolwiek sposób zaznaczona na mapce? Nie. Czyli jednak nie są zaznaczone te... znajdźki. Aha, nie mogę tu przejść i tak. No dobra. Nie było tematu. A, mogłem się po prostu przekraść przez wszystko. No. Czaję. Tędy nie przejdę, ale przejdę tędy. Zostajesz w tyle. Idziemy. Mam dość tego miejsca. Nie dziwię się. Możemy coś zeskanować. Co tutaj jest? Turbo Dogi. Turbo Dogi to lokalny przysmak. Podjęto kilka prób odkrycia źródeł pochodzenia mięsa z tej popularnej przekąski, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na jej popularność. To trochę jak kebab w moim mieście. W którąś stronę musimy się huśtać. A możesz się obrócić? Aha, nie może się obracać. O, kolejny odpoczynek. Ale nie będziemy kończyć odcinka jeszcze. Uuu, już wyszliśmy w ogóle na... A nie, myślałem. Ale takie wrażenie to sprawiało, jakbyśmy wyszli na powierzchnię. No to medytujmy. Mamy punkt spedycyjny. Punkt medytacji odkryto. No i odpoczywamy, bo akurat nie mamy ani stymu, ani niczego. Chyba czeka nas ciężka walka. Więc chodźmy. Co mnie? To mnie mają. Dobrze cię widzieć. Chcesz przejechać? Pośpieszyłem się. Ja załatwię inkwizytorkę, a wy utrzymajcie kanonierkę z daleka. Jasne. No to pora ją załatwić. Najbardziej denerwująca postać. Musimy ją wykończyć. No dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Ten helikopter, co ona robi, to ja nie jestem w stanie jej brać na poważnie.
Dawać mi ją. Załatwimy ją tak, jak to kiedyś bywało. Identycznie walczy jak na Kashyyku. Dawaj, 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 dawaj. No. Tak patrzę, co ty robisz, jakie ty masz umiejętności, koleżanko. Ło, dobra, trochę ich ma. Gdy cię zabiję, zostanę legendą. Ale jak ty żyjesz w ogóle, powiedz mi. Ło. Na twoim miejscu też bym się bała. O, wspomnienia się budzą. Dobra. Okej. Chodź tu. Albo tak. Pięknie. Nieźle idzie. Nieźle idzie. O! Dobra. To mnie zmyliła. O! Kurde, mocna jest. Pojedynczy. Kurde, dobra jest. Twoi kumple już nie żyją? Imponujące! Ale w głębi duszy cierpisz, Kestis. Wyczuwam to. Masz poczucie winy za wszystkich głupców, których poprowadziłeś na śmierć. Przez to jesteś tak przewidywalny. Okej, okay, następny etap. Co ona robi? Co ona robi? Do mnie! Kurde. Co ona robi? Co ona robi? Co ona robi? Co ona robi? Kurde. Nie wydaje mi się. Okej, okej, znam ten cios. Ło! Rozochociła się do mnie. Ło! Ło! Spokojnie, spokojnie. Nie. Co ty robisz z tą mocą? Dobra. Czy da się tego jakoś uniknąć? To jest pytanie. Dawaj. Kurde, ja nie potrafię odbijać tego dobrze. Ło! Ło! Pomóż mi, tutaj! Lubię bawić się jedzeniem. Owalona baba. Jeszcze jeden taki atak trzeba przetrwać. Jeszcze jeden. O! Kurde. Ale mnie wzięła. No poczułem, poczułem. O! Kurde. O! Dobra, czekaj chwilę. Cholero, jedna dzika. O! Niesamowite to było. O! Dobra. A, mam ją cały czas. Dobra, nawet mi idzie, nawet mi idzie. O! Okej, udało się w ostatniej chwili odskoczyć. Tak łatwo cię przejrzeć. Nie mam już stymów, kurde. Ale dobra, żyję. Znaczy nie, nie mogę rzucić mieczem. Tylko tyle? Odblokowałem nową postawę. Uzyskano postawę podwójną. Kal może teraz używać postawy podwójnej podczas walki.
Pozwala ona na szybsze uderzenia i korzystanie z parowania mocą, które można ulepszyć, ale zmniejsza łączną wytrzymałość. Okej. Co to? Nie widziałaś nigdy czegoś takiego? Nie walczyłaś nigdy za soką. Świetnie. Świetnie! No to teraz patrz. Teraz jestem wściekły, ty. Gruba cholero. Nie. Trochę. O! Okej. Trochę słabo mi idzie. No, jeszcze stoję. O! Chciałaś. Chciałaś, nie wyszło. Dobra, uciekamy. Tak jest najlepiej. Szurem jesteś i nim pozostajesz. O matko. Styl biblijny ci się włącza. Serio? Serio. O kurde. Strasznie słabo mi idzie już teraz. Ło! Prawie mnie zabiła. Ło! O matko, co tu się dzieje teraz? Następny ruch. Nieprawda. Położyłam cię jak adepta. Przytrzymaj trójkąt, by automatycznie odbić większość ataków, w tym pociski. Wymaga mocy. Tutaj, Jedi! Teraz ja odrobię ci kończyny. Jedną po drugiej. Ale swoją drogą, jak ty? Masana! Byłaś rycerzem Jedi, zanim zdradziłaś zakon. Nazywałaś się Masana Tide. Czas cię wyzwolić. Tak. Nic mi nie jest. To było zajebiste. Nie znajduję nawet innych słów, żeby to opisać. To była świetna scena. Świetny początek gry i świetny w ogóle koniec wątku dziewiątej siostry. No rewelacja. I teraz mogę zmienić postawę, tak? Ja chcę podwójne ostrze pójść. A jeszcze jest podwójny chwyt, podwójne ostrze. Nie no, podwójny chwyt, tak. Tak mi się podoba. Świetnie. Zobaczmy postacie. Co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o postacie? Dziewiąta siostra. Masana Tide, znana jako dziewiąta siostra Inkwizycji, pragnęła zemsty na Kalu za to, że pokonał ją przed laty. Czyli Kal jej nie zabił na Kashyyyku, zabił ją dopiero teraz. I to było naprawdę świetne. Ja wiedziałem, że Inkwizytorka wraca, nie wiedziałem jednak, że ginie tak szybko, to jest raz, a dwa... Finał jej wątku nie wydawał się w ogóle wymuszony. Właśnie wręcz przeciwnie. Genialnie też rozwinął postać Kala w moich oczach. Coś rewelacyjnego, naprawdę. Chyba mamy iść tędy, nie? Tak mi się wydaje. Nie! I zginąłem. Prawie. Okazuje się, że jednak nie tędy. To którędy? A, tędy.
Zdekapitował inkwizytorkę. O, biedny Gong. Jejku, jak mi cię szkoda. Kolego, czy ja mogę coś dla ciebie zrobić? Nie mogę. Czas odpocząć. Moc jest ze mną. Kurde, dobrze, że nie zginąłem. To jest najważniejsze. Zobaczmy sobie umiejętności. Zobaczmy sobie miecz świetlny. I podwójny chwyt. Cięcie z odejściem. Przytrzymaj L1, a następnie naciśnij kwadrat, aby zaatakować i odskoczyć do tyłu, zwiększając dystans od celu. Wszystko zużywa moc, niestety. Ulepszony skład stymów też możemy ulepszyć w sumie. Dobre pytanie, co chcemy tak naprawdę? Jeszcze dezorientację, telekinezę, koncentrację Jedi, ludzie. Ile tutaj jest tych potencjalnych ścieżek? Dobra, to tyle jeśli chodzi o moc. Moc jest 3, przetrwanie jest 1. Miecz świetlny ma aż 5 drzewek, tylko jeszcze 2 mamy zablokowane. Chyba ulepszymy sobie skład stymów. To mi się najbardziej podoba. Okej. Myślę, że możemy wyjść z tego. Długi odcinek jest, no ale skończmy O, chwila, bo... Nie pora ruszać, wcale trzeba odpocząć. Świetny początek gry. Naprawdę świetny początek gry. Mam nadzieję, że napięcie będzie tylko rosło. Fabularnie bije to na głowę wszystko, co widzieliśmy w Fallen Order. Wszystko. Droidy Gong. Droidy zasilające z serii GNK to popularne przenośne akumulatory najwyższej jakości. Nazywa się je droidami Gong, co stanowi nawiązanie zarówno do nazwy serii maszyn, jak i ich charakterystycznego barytonowego głosu. Winda. Klasyczna bardzo w tej serii winda. Bold, brawo, jesteście tam? Wracamy na modliszkę. Jeśli reszta się wydostała, spotkają się z nami w hangarze. Jeśli nie... Okej, okay, wow, płynność podskoczyła na chwilę i już spadła. Uwaga na górę, skąd się tutaj wziąłeś? Niech ktoś mnie zmieni! O! Nie chciałem tego odbicia robić. Świetne jest to, że wykorzystali też walkę z bossem jako samouczek. No wskacz tu, Cal. Poszukiwany Cal Kestis, widzicie? Dobre to było. Chyba nie jesteśmy sami. Chodź tu. O nie, szturmowiec czystki. No tego mi jeszcze było trzeba. Dawaj, teraz ty. Chciałem. Super to jest. Świetna jest ta umiejętność. Spamowanie atakami działa, o dziwo. O, tych ataków nie odbijam, okej. Okay. Niby logiczne, a jednak się... Jeszcze może nas zabić. O, okej, okay, uwaga. Cudownie. Zdobyto nawet punkt umiejętności. Skanowanko. Żerć kontroli ruchu lotniczego. Żerć lotpasa używana przez siły bezpieczeństwa Coruscant do kontroli ruchu lotniczego i egzekwowania regulaminu. To jest to. Okej. Okay.
To, że mam sobie wejść na górę, to wiem. Tu mam jeszcze coś ciekawego i mnie to zastanawia. Chociaż w sumie nie wiem, czy mam wchodzić na górę. Którędy mam iść? A, chyba jednak tak. Chyba jednak tędy. Wspinamy się na sufit. I teraz tędy. Przeskakujemy? Łoho, tego się nie spodziewałem. Hangar jest blisko. Właśnie tak myślałem, że blisko. Co my tu mamy jeszcze? Absolutnie nic. Wchodzimy do środka. Nie odpuszczę teraz. Dzień dobry. Mamy naszych towarzyszy. Żyjecie. Dzięki temu synowi Gandarka. Oberwałeś. Dam radę. Co z inkwizytorką? Martwa. Ale Gaps i bliźniaki powinienem był. Wiedzieli, na co się piszą. Musimy się dostać na górę i przesłać informacje Sogererze. Tak, uczcimy poległych. Racja. Ta, Bidi, wezwij statki. Liczyłem na lepszą obsługę parkingową. Brawo. Osłonisz nas? Tak jest. Dobra. Ściągnij ich ogień. A ty im dowal. Pora na zemstę. Widzimy się później. Okej, okay, jeśli teraz trafimy gdzieś na punkt medytacji, no to z niego skorzystamy. Jeśli nie, no to nie. W sensie chciałem powiedzieć, że skończymy odcinek. O, tu mamy chyba jakieś ogniwo zapalające, tak? Do wykorzystania. Tutaj niby coś dla BD, ale jednak nie. Odsłaniam cię. Do dzieła. O, no to jednak to be continued, słuchajcie. W kolejnym odcinku ukończymy akcję na Coruscant. Tylko tak. Zrobimy sobie jeszcze umiejętność i zastanawiam się, czy pójść w przetrwanie jeszcze. Skraca czas potrzebny do leczenia z tymem, to akurat jest spoko. Czy miecz świetlny, czy moc, bo mocy jeszcze nie ulepszyliśmy tak naprawdę. Abym sobie zobaczył, czy na przykład mogę coś zwiększyć maksymalną moc. Zaćmienie umysłu, wydłuż czas, w którym zdezorientowani wrogowie będą atakować innych wrogów. Zestrojenie zwiększymy. Taką najbardziej podstawową, z najbardziej podstawowych umiejętności. Świetnie. Telekineza, no to jeszcze tutaj będziemy sobie szaleć z telekinezą. Okej. To by było na tyle w tym odcinku i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 4. To by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.